Dobry wieczór. Dzisiaj z panem Arturem Puszkarskim. Jesteśmy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Panie Arturze, prowadzi pan organizację Narodowa Antypsychiatria. Tak. Może nam pan powie coś o tej organizacji? To jest organizacja nacjonalistyczna, antypsychiatryczna i oczywiście ma też ideały narodowe. Co ja powiem tak. Jesteśmy nacjonalistami i narodowcami, którzy są o poglądach antypsychiatrycznych. No, też mogą wstąpić ludzie, którzy są przeciwko psychiatrii. Ale walczycie o to, żeby psychiatryki zamknąć w Polsce? Tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to nic w życiu nie da. To jest tylko zamykanie ust obywatelom i też jak kiedyś było w dawniejszych latach. No i w tych latach jest, ale mniej, że się zamyka ludziom usta. Wielu narodowców czy nacjonalistów. Że zamyka się ludzi zdrowych. Tak, zdrowych za poglądy się zamyka. Tak. A jeśli nie psychiatryki, to gdzie będziemy leczyć ludzi chorych psychicznie? Ośrodki psychoterapeutyczne. Ja to tak polecam. Ośrodki psychoterapeutyczne zawsze wyleczą ludzi. Nie możemy to dać, że to jest więzienie, są więzienia psychoterapeutycznych powiązaniach. A co z takimi wariatami zupełnymi? Mówię do psychoterapeutycznych więzień. A do więzień już takich psychoterapeutycznych? Tak, są w Warszawie też. Na takich zupełnych wariatów już? Na takich zupełnych wariatów to ja mówię, jeszcze raz powtórzę. Tak, takie więzienie, musi być sprawiedliwość. Prawo, ale prawo. Nie możemy się usprawiedliwiać chorobą. Ale sądzisz, że ludzi o lżejszych chorobach psychicznych nie powinno się więzić w psychiatrykach? Nie powinno się. Ośrodki psychoterapeutyczne też są dla takich ludzi, którzy mają jakieś problemy, którzy chcą się leczyć. Ale to już są dobrowolne ośrodki, tak? Tak, powinny być takie. No więzienia też są niedobrowolne, ale co mamy skasować więzienia? No musimy, gdzieś trzeba wsadzać przestępców. Tak jak Tyrynkiewicza. Powinien być nadal w więzieniu, nawet o charakterze psychoterapeutycznym, a teraz będzie psychiatryk, który będziemy płacić z naszych podatków. I też wasza organizacja Narodowa Antypsychiatria walczy z lekami psychotropowymi. Dlaczego? Tak, dlaczego tak jest? Neuroleptykami, które nie działają, niszczą zdrowie. 30% osób, schizofreników, którzy biorą, mają albo umierają, albo mają jakieś tam powikłania. No 50%. Bo to też dane nie są tak. I też robicie marsze Narodowej Antypsychiatrii. Tak. Nawet widzieliśmy, że mieliście baner na Marszu Niepodległości własny. Tak, 2016 rok. Jesteśmy narodowcami, nacjonalistami. Bardzo się cieszymy, że jest tak dużo młodych ludzi. Idzie na tym Marszu Niepodległości. My też jesteśmy w społeczeństwie. Na szczęście Fundacja PRO też była na marszu i dzielny ojciec, ale chyba, bo tego to ja nie wiem. Ale dzielny tata, tak się nazywa. Który też, jak on tak próbujemy współpracować. I udaje się nam nawet. Zapraszamy akurat na pikietę, na marsz 10 grudnia o godzinie 14, Kancelaria Premiera. Później... Jeszcze robicie akcję przeciwko T4, coś takiego słyszałem. Tak. To było mordowanie polskich chorych. Może też niektórzy nie byli chorzy i zostali zgładzeni. Obawiamy się, że będzie drugi Hitler, że w Niemczech może być drugi, żeby nie było tak, że później zagłada będzie. Chorych psychicznie. Tak. I chcecie przypomnieć o tej akcji T4? Tak, która była w 1933 roku w Niemczech, a później była w 1939 w Polsce. I kiedy macie ten marsz przeciwko T4? Upamiętnić T4. T4. 10 grudnia o godzinie 14 Kancelaria Premiera. W Warszawie. Zapraszamy serdecznie i dzięki... Będą jeszcze niektóre akcje związane z T4, Otwock i Ząbki. My też chcemy... Jest stronka facebookowa Artura, Narodowa Antypsychiatria. Tak. Tam są wszystkie informacje. Dziękuję panie Arturze za wywiad.